Witam serdecznie, pozdrawiam. Dzisiaj, ojej, jak mi się robić nie chce, ale muszę, bo zobaczcie, jakie łeby ten ogórki zaniedbane. Muszę to popielić, bo ona to... Miałeś dawno popielić, jak ja leżałam na grypę chora. No, to ty co? A teraz będziesz pielił, no, tak? To no tak, to piel. No to zrobię, nie? Także... No. Do pielenia to jest potrzebna motyczka taka. Zobaczcie, jak to wygląda, bo no. Dużo z was na pewno jak w mieście jest, to motyczki nie widziało. Także najlepiej taką motyczką, nie? Bierzemy dwie rączki, jak to woli, bo jedno, no to ciężko, nie? No. No i wam pokażę, jak to się robi. Trzeba w ten sposób bierzemy, trzeba je okopać. Zobaczcie, jakie ładne już ogóreczki. Okupujemy, o, tu zielsko trzeba na bok, w ten sposób, tu następny lecimy, o, także jak ja nic nie zrobię, to i nie ma, tych ogórków by nie było, żeby to Ewa robiła, także zielsko na bok. Tak, o, mam. A tak zobaczycie, ile będzie, to muszę z tego zielska ich opleć. Także to jest przyjemna robota, jeżeli jest takie zielsko gdzieś tam po boku, blisko, to nie tego, trzeba wyrwać, na bok odłożyć, to przeschnie, wyrzucimy, o, i okopujemy, trzeba tak, żeby, o, i zobaczcie, jaki piękny krzak, zobaczycie, jak jutro tu już podrośnie, no i lecimy dalej, także trzeba mocno, jak to takie, to się przyłożyć, w ten sposób, mocno trzeba głębiej, żeby tu było. Znaczy motyka tempa, może pani po, ten Ewa poostrzyłabyś, bo ten... Dobrze, jutro poostrz. No, dzisiaj zrób, a ja jutro. Także, no zobaczcie, tutaj tu już trzeba ręko po ten, wyrywamy. O, już zaraz niedługo zaczną kwitnąć. I ten będą ogóreczki, także widzisz, Ewa, czego ja nie zrobię, to nie ma, nie tak, ma komu. Tak, tak. No. Ostatnio to taka Ewa leniwa się zrobiła, że tylko Jureczku, Jureczku, wszystko ty zrób. Bo muszę za tobą biegać. No. Nie, ta, ja tu mam przyjemność, bo też lubię taką pracę, sprawia mi to dużo radości. Aha. Bo widzę, jak to rośnie i jak ładnie tu już, zobaczcie, jak to ładnie już opielone, nie? A tutaj jeszcze, o, zielsko, o. No to wyrwiemy, wyrwiemy. No. No i także, jak ja robię, to po mnie i poprawiać Ewa nie musi. Aha. To trzeba patrzeć, ale słabo oni powschodziły. Znaczy, oni dobrze powschodziły, tylko jak ja właśnie byłam chora na grypę, to zamiast pan przyjść, jak był upał, odsłonić i się sparzyły. A panie, co z to grypa? Tylko grypa i grypa. No. O, i trzeba tutaj, te zielo tutaj chyba nie ma, nie? To trzeba właśnie zielo ręko poobrywać i zobaczyć. Chyba nie będzie. No. Może lecimy dalej, tutaj zostawię jeszcze, może gdzieś, a właśnie, a tu, może gdzieś tutaj jeszcze wyjdzie, nie? Tu akurat. No tutaj trzeba, ale zarosło. A co? Zara, co sąsiedzi by powiedzieli? Dobrze, że nie widzieli. Powiedzieli, jakie zaniedbane ogórki. Oni to mają czyste. Sąsiedzi już dawno opielili, nie? Nie wiem, ja nie chodzę, nie patrzę u sąsiadów. Ja tak myślę, nie? No. Sąsiadka już patrzy, już czwarta rano, już piel. Wstaje. Ten. A skąd pan wie, że ona, znaczy Jerzy, skąd wie, że ona o czwartej rano wstaje i piele? No na pewno. Może podglądasz ją? Bo z rana jest zawsze najlepiej, bo jest chłodno i dobrze się wtedy pracuje, nie? No. A potem jak gorąco, to można poleżeć, nie? Także widzicie, jak to się robi. Także to nie jest taka ciężka robota.
motyczko, to w tą stronę, o, raz przy razie, ten, o, zielsko ono potem suche no. Się zrobi. No, zielsko pod nogi. No, pod nogi no, zielsko. Zamiast od razu wziąć wiaderko, pozbierać. Mogłem rękawiczki wziąć, bo no. Rączki pobrudzę. O. No. Tragedia a potem, będzie. A potem jak rączki się pobrudzi, to ciężko domyć. Najlepiej to jest w rękawiczkach robić. No, a potem, to jak ręce pobrudzisz, to weźmiesz pranie, zrobisz. No i tutaj rączki chyba się... też tutaj zostawię. No i właśnie, także o tutaj to... jeszcze kawałek. Ten, bo tam mogę jeszcze. Dobrze, trzeba poszukać. O, jakie duże. Ten. I tutaj... Szybko ci idzie. Bardzo. Tutaj. Tutaj chyba nie ma, nie? A tutaj jeszcze ten. O. Już tutaj, o. Już jakie długie wące puszczają. Także... Zaraz będą kwitły. No, zaraz będą kwitły i zaraz będą góreczki, nie? W tym roku Ewa posadziła trochę mniej, bo ten... Bo jeszcze z tamtego roku mam. No, w tamtym roku tyle ogórków było, że ojejku. Tam ogórki, oto. No to, to ogórki, wiem no, co to jest. Tutaj też o taki. No ten mały, nie? Także poczekamy. I także widzicie, już tutaj zrobione no, prawie bardzo całość. Ładnie, bardzo, super. No, jutro zobaczymy, przyjdziemy, poprawimy to. No, będziemy żeby... codziennie przychodzić i poprawiać. No, a ten, a tutaj ten arbuzy jakie ładne, duże rosną. To nie arbuzy. A te dynie. I nie dynie. Kabaczki. A to kabaczki, tak? Tak. A kurde, ja się pomyliłem. No. A jeszcze nie ma młodych, nie? Jeszcze nie kwitły. Ale duszek taki, jakie potężne. Jakie ten. To weźmie pani ten Ewunia. Weź, bo ja tam widzowie teraz się mylę, bo przeszliśmy na ty. Zewo. A byliśmy 2 lata na pan, pani, także teraz naprawdę widzowie, ale tak ciężko się odzwyczaić, że także jak pomylę się, to wybaczcie dla nas. O, Ewa też dobrze ten robi. Tak, raz w jedną stronę, no. Raz w drugą. Kurde, aż się zmęczyłem. Muszę trochę posiedzieć, odpocząć, bo wiem, że to tak lekko, ale to nie jest, nie? Ewa to ma w prawo, ona przy takiej pracy to się nie męczy, nie? A czego to się męczy? No i także o, będzie opilone. Także już będzie czym się pochwalić. Tak. No, kto przyjdzie, to powiedzą, o Jerzy, teraz każdy będzie widział, że Jerzy pielu, tak ogórki u Jerzego zadbane, nie? Tak, no. A potem będę chodził, zrywał. No. No. A tutaj zobaczcie, już tylko popadało i jak truskaweczki zarosły. Ale mówiłem dla Ewy to, żeby nie pielić ich, bo to dużo pracy. Oto parnika od gołębi. Tak? A to zboże? No, będziemy mieli te zboże swoje. No to będzie zboże, no. No. Skosimy, wymucimy i będziemy mieli zboże, nie? No. A na drugi rok to tam nie ma co tam ich pielić, bo to przy truskawkach ciężka robota. A truskawki nie są takie drogie, ja tam mało jem, to także można tam kilka sztuk tej sobie kupić i już ogóreczki to, no ale ogóreczki ładne są, ładne krzaki, tylko że mówię, coś tak źle powschodziły, nie? Bo trochę tam ich i mróz chwycił, także oni były trochę i przykryte, Ewa mówiła, że trochę się sparzyły, że ja tam nie odkryłem w dzień, a było gorąco. No ale ja wszystkiego to nie dopilnuję tak, żeby było to w porządku, nie? Także, no będziemy ten, Ewa będzie pieliła, ja tam znaczy już kończę,
Także jeszcze pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Najmiłego dnia. A Ewa pozdrowisz, czy? Pewnie. Do zobaczenia. Buźka, pa. No pa, do widzenia.